Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zaczynamy dzień od jajecznicy. Jak ostatnio, tak ostatnio Arturowi zasmakowała jajecznica z pomidorkiem i z cebulką. I teraz robię kolejny raz. Więc takie będzie dzisiaj śniadanie. Wczoraj wracając ze spaceru, słuchajcie, kupiliśmy chlebek, także chleb jest. Wczoraj już do Was nic nie powiedziałam wieczorem, bo już po prostu robiłam bardzo do późna vlog, bo nic w ciągu dnia nie zrobiłam i całość musiałam zrobić wieczorem i zajęło mi to do nocnych godzin. Także no niestety, wczoraj już do Was wieczorem nie przyszłam, ale no czasami tak się też zdarza. U mnie rzadko, ale jednak czasami są takie sytuacje. No i teraz robimy śniadanko. Później zobaczycie, co na obiadek, a dzisiaj idzie w ogóle Artur do mojej pani doktor, do pani stomatolog. Zapisałam go na dzisiaj na godzinę 15, także no, także tak. Zaczynamy nowy dzień, nowy vlog. Witajcie! Słuchajcie, a zanim zjem, to jeszcze w piżamie, zobaczcie, mam piżamę, pójdę po wodę, podleję kwiatki, dopóki jeszcze nie są w słońcu. A wodę mam w ogrodzie, dlatego muszę odciąć węża, odpiąć i sobie wlać. Rudy już tu ze mną. Mam tutaj kwiatki, bo chciałam wczoraj wieczorem podać, ale jak wróciliśmy do spaceru, to zapomniałam już nic. Podleję teraz, jeszcze i tak nie są w słońcu, także... No, także podleję i będzie z głowy. Przyszłam do domu. Jest tak ciepło. Lato, pięknie. Cieszę się bardzo, że w końcu jest ciepło. I zrobiliśmy, słuchajcie, taką różę, którą mamy taką pnącą. I ona idzie na tym płotku lamelowym, który zrobiliśmy w tamtym roku. Zamontowaliśmy, pomalowaliśmy i idzie róża pnąca. Ona kiedyś była taka mała i coś jej tam nie szło. Ale od kiedy zrobiliśmy ten płotek i my tam jej dużo wycięliśmy, to ona się tak rozrosła, dostała jakiegoś takiego nowego życia i to wszystko, co rośnie, postanowiliśmy zrobić w taki łuk. No i teraz to zrobiliśmy i ja trochę, powiem Wam, w tym słońcu straciłam siły i Artur zostawił mi, znaczy nie wiem, czy mi, czy sobie, ale zostawił trochę loda, bo ja jeszcze nic z tego nie zjadłam. I ja sobie zjem trochę. Nie, wszystko nie zjem. Zostawię mu jeszcze. Nawet nie wiem. Ja za takimi smakami nie przepadam. Ja wolę owocowe wszystko. Kawę, latte. No to mam zamiast kawy. No, ja wolę owocowe po prostu. Nie da się ukryć, że jest smaczny. Ale i tak, gdyby był owocowy, to mi bardziej by smakował. Słuchajcie, nie wiem, czy Wy to widzicie. Zobaczcie. O, widać. Patrzcie, jakie ja mam siniaki. Może tak lepiej. Patrzcie. Widzicie? Ja mam tu. I tutaj tak samo. Wiecie, od czego to jest?
Nie, to Artur mnie nie bije. Jak wczoraj ten balkon szorowałam i te pręty metalowe od balustrady mają taką przerwę. No i żeby tam z zewnątrz umyć to na dole, to ja mogłam tylko takimi, wiem, tak mocno musiałam rękę wyciągnąć i szczotką, i tym parowarem, i szczotką też, bo parowarem też nie do końca tak mogłam, więc wzięłam też oddzielną taką szczotkę ostrą i ja tak szorowałam i ja sobie po prostu tak ręce poobijałam. No zobaczcie, jak się załatwiłam, ale wiecie, jak mnie bolało? Wczoraj posmarowałam sobie altacetem na noc, zaraz sobie też posmaruję i w ogóle jeszcze cały czas mnie ten tyłek boli i ta kostka, chociaż kostka już tak bardzo nie, ale jestem cała w siniakach, jestem cała pobijana. Ja wiedziałam, ja czułam, że wiecie, że ja pręt, ale wiecie, aż tak bardzo nie sądziłam, że to do tego dojdzie, że sobie takich siniaków narobię. Ale wczoraj to nie, ja nie mogłam nawet lekko dotknąć tego miejsca, jak smarowałam altacetem, to wiecie, tak dosłownie, lekko dotykałam. Także widzicie, ja muszę mieć takie rzeczy, bo inaczej to... Widzicie, jak to jest, nie? No, masakra. No dzisiaj przed wyjściem będę musiała jakieś coś twarzą zrobić, bo ja tylko, wiecie, słońce. Ciągle bez makijażu, ale kremem z filtrem 50 się smaruję. No bo też te... no ale widzicie, zimą, jesienią nie było tego widać. Ojejka, karetka jechała. Dobre są tutaj takie drobinki czegoś w tym lodzie. Nie wiem czego, ale dobre to jest. Może... Nie było coś napisane? Nic nie jest napisane. No pewnie pod spodem jest, ale... No, jest też na wierzchu polane czekoladą. No, Artur się boi dentysty. A słuchajcie, ja naprawdę, ja do tej mojej pani doktor to chodzę po prostu, bez niczego się w ogóle nie boję. Chodzę do niej normalnie jak na relaksie wchodzę. Powiem, że nic nie będzie bolało. Ja się nie dziwię mu, jak, że on się boi, jak tam czuł, że go boli, tak? Czuł ból, no to wiadomo, że się boi. Dla mnie niewyobrażalne, żeby czuć ból w dzisiejszych czasach u stomatologa. No, wytłumaczyłam sytuację całą mojej pani doktor. No, także mam nadzieję, że słuchajcie, że będzie dobrze. Mucha mi tutaj wleciała i mnie denerwuje. Czekajcie, wypuszczę ją przez okno. Były aż dwie. Wypuściłam je na wolność. I tak zaraz wrócą drzwiami. Ja je oknem zawsze wypuszczam, a one wracają drzwiami. Musimy jechać, słuchajcie, po zakupy do Oszą. Ale nie wiem, może jutro to zrobimy z rana. Bo dzisiaj już nie.
Ale ogólnie nie mamy za bardzo nic na kanapki. Mięso jeszcze mam. Jeszcze rybę mam. Wyjęłam z zamrażalnika. A dzisiaj będzie chyba spaghetti na obiad. Bo kupiłam to mielone z Lidla, co było w promocji. Także to zrobię na obiad. Zaraz jak zjem sobie, to idę odkurzyć muszę i zmyć podłogę w kuchni i tutaj w salonie. Chciałam jeszcze na górze w łazience posprzątać, ale już chyba przed dentystą nie zdążę. Nawet nie wiem, czy pani mnie tam do poczekalni wpuści, czy można będzie. Jak nie, no to poczekam w samochodzie. No, wczoraj zrobiliśmy też 5 km. Ok, słuchajcie, ja zmykam. Zjem jeszcze troszeczkę, ale nie dużo. Bo tak bardziej, wiecie, z łakomstwa, z tego, że jest ciepło. Zjem i idę sprzątać. I robię obiadek. Mam tutaj mięso mielone i paprykę, jeszcze połowę papryki wkroiłam, dlatego że została mi połówka, więc no chciałam ją zużyć. Suszone pomidory jeszcze wrzuciłam, cebulę, a tutaj woda na makaron. No, także zaraz doprawiam. Dodaję sos pomidorowy i będzie spaghetti. Zobaczcie, jak to pysznie wygląda. A makaron będzie taki. Ciemne spaghetti. Tak się przedstawia obiadek. My idziemy jeść i potem zmykamy do pani doktor. Słuchajcie, wracamy. Wyobraźcie sobie, że Artur przeżył. Żyje. Nawet powiem wam, że wyszedł z gabinetu z uśmiechem na twarzy. No po prostu jestem w szoku. Zadowolony. Bardzo zadowolony. Cieszy się, że go namówiłam na moją panią doktor. Mówi, że bardzo delikatna, bardzo dobra, sympatyczna, super obsługa. Naprawdę wszystko wytłumaczyła i w ogóle, także no, bardzo dobrze się obeszła z moim pacjentem. No, no powiem wam ładnie, ładnie. No, to najważniejsze. Ja się bardzo cieszę, że dało się... Delikatna kobieta. No, także widzicie, możecie pogratulować Arturowi odwagi, że no, zmienił a ja w końcu. I myszce. Mi? Tak. No. Także fajnie, fajnie. No, teraz następna wizyta jest 15. No. I będziemy działać. A teraz wracamy do domku. Już jesteśmy po obiedzie, także specjalnie chciałam ten obiad mieć, wiecie, zanim będzie tam naprawianie zęba, dlatego że no, wiedziałam, że później Artur nie będzie mógł z godzinkę jeść. No bo wiadomo, no i wolałam, żeby był najedzony. No, ja sobie poczekałam w gabinecie, także nie w gabinecie, tylko tam w poczekalni. Powiem wam, ładnie, ładnie pani doktor robiła. No, ja ładnie. Się bardzo cieszę, że jesteś zadowolony, bo wtedy by było na mnie, że o, nie, ważne, no, żeby nie sprawiać bólu, nie? No, no bo podczas wiesz, roboty. Jak ja usłyszałam, że ty czujesz ból, nie dość, że idziesz prywatnie, płacisz i to niemałe pieniądze i jeszcze czujesz ból, dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach. No po prostu jest tak, że jeśli czujesz coś, to ci należy się po prostu dołożyć tego znieczulenia. Mnie zawsze pani doktor pyta, czy jeszcze coś czuję, czy jeszcze coś czuję. Jeśli czuję, to po prostu mi jeszcze dodaje znieczulenia. No. Jeszcze bardziej cię znieczulę.
No, jeszcze a nie coś? Żeby czuć ból, a on w ogóle, wiesz, ani dał ci jedną dawkę i nara, nie? I tam możesz się nawet zwijać i paść, spaść z tego fotela z bólu, ale on tam robi swoje, nie? No, to nie, no to bez przesady. Jeszcze coś czujesz? No. No, także jesteśmy zadowoleni, lecimy do domku. Może coś tam jeszcze uda nam się dzisiaj zrobić. No, będziemy w kontakcie. Powiem wam, że pogoda jest piękna. Powiedz, że jest tak pięknie w końcu. Pięknie jest. W końcu jest pięknie. Nie lubię, jak tak przyspieszasz. Bo wtedy od razu mam śmierć przed oczami. Wyszko, po pierwsze, ja nie przyspieszyłem. A co to było? Tylko asfalt się szybciej przesuwał. Tak? To ciekawe. To ja nie wiedziałam, że my mamy tutaj ruszający się asfalt. No za co ja na to? A auto nie jedzie, tylko asfalt się rusza? No to się tak przesuwa. A, to tak jak na bieżni? Aha, kuma. Dobra. Dobra. Widzimy się później. Przyszło mi samej iść na spacer. Artur powiedział, żeby nie chciał po wizycie u dentysty się przesilać. Także idę sama, biorę moje słuchawki, telefon, muzyczka, kijki i myślę, że 5 km dzisiaj zrobię. Ubrałam się już cieplej. Mam tutaj moje getry i lecę. Do kąta po nas. Czarny, czemu siedzisz w kącie? W kącie? Czarny, dlaczego siedzisz w kącie? Co? Masz karę? Kara? No hej, wróciłam. Ale dzisiaj sobie dałam wycisk. Ponad 5 km przeszłam. I naprawdę tempo miałam zacne. I wróciłam, słuchajcie, a Artur włączył muzykę tam na dole, głośno jest, naprawdę głośno, ja jestem na górze, jestem zamknięta w łazience, bo idę się kąpać i ja dzisiaj posprzątałam w kuchni, wszystko wysprzątałam, łącznie z podłogą i Artur teraz postanowił, że robi sobie znowuż, nie wiem jak to nazwać, te swoje naleśniki, pankejki, czy jak to tam zwał, z koglem moglem kakaowym. Więc boję się, że jak się wykąpię i zejdę na dół, to się po prostu przerażę tego, co tam zastanę. Bo przypominając sobie ostatnio to, co się działo, to całe ciasto wszędzie, po kuchence, po szafkach, wszędzie. A i tak starałam się na bieżąco wszystko czyścić. To jak to Artur sam będzie wszystko robił, to się naprawdę boję, co to będzie. Ale trudno, powiedziałam mu, że sprzątam dzisiaj po sobie, no trudno. Bo ja już nie mam siły. Ja już po prostu dzisiaj nie mam siły. No, ale pewnie znając mnie, mam takie miękkie serce, to jak się znowu już zlituję, i znowuż posprzątam, jak coś będzie nie tak, bo oczywiście nikt tak dobrze nie posprząta jak ja, nie? No wiadomo, to jest taka moja cecha. Czasami dobra, czasami niedobra. Bo przez to wyręczam w wielu rzeczach.
No, ale to ja już sobie przynajmniej sobie zdaję z tego sprawę. No. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że coraz ciekawiej ta moja ręka wygląda. Tutaj tego tak nie zobaczycie, bo światło jest mega jasne, ale... Te moje ręce dzisiaj, no naprawdę, te siniaki coraz ciemniejsze są. Widzicie? Jestem debeściara po prostu. Debeściara. Lecę się myć, kochani. Lecę się myć. Idę się myć. Na szczęście vloga zrobiłam przed wyjściem. Także dodaję się, wrzucę się na kanał. I co? Idę się myć i potem Artur może mnie poczęstuje, chociaż nie wiem, chyba... Nie, no, na pewno gryza wezmę. Na pewno gryza wezmę. Chociaż przed wyjściem jadłam kolację. Teraz już jest 21:30. No długo dzisiaj szłam, ale naprawdę szybko szłam. Naprawdę dzisiaj sobie dałam tempo. No także kochani, ja uciekam. I widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. No, muszę Wam powiedzieć, że jestem w szoku. Dyskoteka tutaj była ostra. Tak. No, brawo. Tak, znowuż amkamy. Znowuż, znaczy ja nie. Tak. A Czarny mówi, ja mam tego wszystkiego dość, Wy tutaj takie zapachy roznosicie. Ja idę spać, nie zniosę tego. Nie, no to...